Cześć, dzisiaj chciałbym porozmawiać o tych osobach, które mają kontakt z różnego rodzaju narkotykami, brały go je wiele lat, no i było wszystko dobrze. Aż do pewnego dnia po prostu nic im się nie chce. I to jest tak zwane zespoły motywacyjne. Wbrew pozorom, środki, które się przyjmuje, pali, połyka, przyjmuje dożylnie, wpływają na naszą psychikę w dłuższej perspektywie czasu. I może dojść do tego, że pomimo tego, że lata się brał, ktoś brał i uważał, że jest wszystko w porządku z nim i nic mu się nie stanie, to część z tej grupy, załóżmy kilka procent, będzie miało pewnego rodzaju powikłania. I te powikłania, takie niby błahe, ale zarazem bardzo straszne dla tej osoby, to jest tak zwany zespół amotywacyjny, czyli mi się po prostu nic nie chce. Czyli był młody, zdolny, rokujący, no tam czasem coś sobie zapalił, czuł się świetnie, rewelacyjnie, aż to nagle minęło mu tam 20 parę lat, dochodzi do 30, no i by chciał to i tamto, czyli znaleźć dobrą pracę, założyć rodzinę, a on po prostu nie jest w stanie się w ogóle w żadnym polu życiowym realizować. I to jest właśnie ten moment, że ktoś uświadamia sobie, że no doszło do takiej trochę życiowej tragedii i on się inaczej nie widzi. No, a czy te narkotyki to mogą go wyciągnąć z tego zespołu? No właśnie już nie, bo każda substancja ma to do siebie, że na początku daje coś. Jeden będzie bardziej otwarty, drugi będzie miał poczucie wyluzowania, będzie jak gdyby filozoficzne kwestie poruszał, no i to będzie mu sprawiało przyjemność. Ale niestety z czasem wszystko to już nie działa tak jak kiedyś. Mówię tak niestety, no bo jak gdyby to, że ktoś i tego jest dużo, to jak gdyby świata nie zmienimy. Tylko jak gdyby taka informacja, że no, nie ma rzeczy, które są bez wad. Zawsze jest ta druga strona medalu i na to zwracajcie uwagę, że no, w którymś momencie z tak zwane korzyści przychodzi tak zwane wielkie życiowe problemy. No i jeśli już moneta się przewróci na tą drugą stronę, to już z tego nie możecie nie wyjść. Trzymajcie się, cześć, na razie.